Lekcja pod tytułem Objętość grania stosłupa, część druga. W części pierwszej poznaliśmy wzór na obliczanie objętości grania stosłupa, ale to dotyczyło grania stosłupa prostego. I ten wzór, pamiętasz, objętość grania stosłupa to było pole podstawy razy wysokość. Przypomnijmy jeszcze na wszelki wypadek, oto podstawa, jedna, podstawa druga, no i odcinek, który mierzy odległość, najkrótszą oczywiście pomiędzy tymi podstawami, czyli odcinek prostopadły do nich obu, o ten, albo ten, a w szczególności tym odcinkiem jest każda z krawędzi bocznych, a więc i ta w głębi, czyli mówiąc krótko, każda z krawędzi bocznych, bo ona łączy nam obie podstawy, jest do nich prostopadła. Każdy z tych odcinków ma długość h, czyli pole podstawy razy wysokość. Tak liczyliśmy w wypadku grania stosłupa prostego. Pamiętasz, że grania stosłup prosty to jest właśnie taki, gdzie krawędzie są prostopadłe do podstawy. A co z grania stosłupem pochyłym? Wzór jest identyczny, wzór się nie zmienia. To jest też pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy tak samo liczymy, no bo to są jakieś tam wielokąty w podstawie. Proszę bardzo, o, zakreskowałem podstawę. Z wysokością jest troszeczkę inaczej. Ponieważ w wypadku grania stosłupa prostego krawędzie boczne były prostopadłe do podstaw, więc one były równe wysokości. Krawędź boczna była, powiedzmy, krawędź A była równa wysokości. W wypadku grania stosłupa pochyłego już tak nie jest. Wysokość nie jest równa długości krawędzi bocznej, bo popatrz, pokażę Ci wysokość tutaj, o, proszę bardzo. O, narysowałem wysokość, widzisz? Wysokość jak najbardziej jest prostopadła do jednej podstawy, jak i do drugiej podstawy. Natomiast już krawędzie boczne nie. I o tym trzeba pamiętać. Popatrz, przedłużę tutaj, za chwilę Ci pewną rzecz pokażę, przedłużę, o, tą krawędź podstawy i teraz poprowadzę wysokość. O, tu jest wysokość, widzisz? Wysokość można mierzyć, jednym słowem, to co ja tu zrobiłem. O, to jest wysokość i to też jest wysokość. Wysokość można mierzyć, jeżeli treść zadania pozwala na to, jakby wewnątrz bryły, o, na przykład tu narysowałem wysokość wewnątrz bryły, ale równie dobrze na zewnątrz bryły. Ta i ta wysokość są takie same. W wielu wypadkach, w zadaniach właśnie będziesz liczyć o w ten sposób wysokość, tu oczywiście jest kąt prosty, że będziesz mieć takie dane, które Ci pozwolą właśnie policzyć o wysokość tego trójkąta, jakiego? Prostokątnego, prawda? I ta wysokość będzie jednocześnie wysokością tegoż grania stosłupa pochyłego. Zwróć na to uwagę, bo tylko po to nagrałem tą drugą część, żeby uświadomić Ci, że wzór jest ten sam, oczywiście dla grania stosłupa pochyłego, tylko z tą wysokością trzeba uważać. Ona nie jest równa długości krawędzi bocznej, tak jak to ma miejsce w grania stosłupie prostym. Ona jest zupełnie innej długości. I czasami właśnie będzie wygodniej ją opomierzyć w ten sposób. Przedłużenie jednej z krawędzi podstawy, rzut na nią prostopadły i tutaj prawdopodobnie jakieś dane będą, żeby tą wysokość policzyć. Z pochyłymi jednym słowem grania stosłupami jest znacznie prościej. Przy grania stosłupach prostych wszystko jasne. Wysokość to jest długość krawędzi bocznej. Przy grania stosłupach pochyłych absolutnie nie. I zapamiętaj to. I to tyle na dzisiaj.